ty masz ręcznik z tyłu na głowie. A ja nagrywam. Myślałam, że masz ten. Włosy sobie robi falem. Słuchajcie, trochę się denerwuję, bo chyba będę leciała pierwszy raz z Kubusiem. Dzisiaj lecimy, jedziemy znowu na jego lekcję. Mam nadzieję, że nie będzie turbulencji. I że no pogoda niby jest 40 parę stopni Fahrenheita, czyli jakieś 7 Celsjusza. Nie jest źle, nie jest zachmurzone, no ale tam nie wiem, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, w sensie lotnicze, jakie one są. Także zobaczymy. Ciekawe, czy mnie dobrze doprowadzi na parking. Będziemy tym dzisiaj lecieć. Niby dzisiaj nie ma turbulencji, więc powinno być ok. Zobaczymy. Zaraz wam pokażę samolot, którym będziemy lecieć. O, tu jest Cessna N5367H. Okay, okay. We're all ready to go. Okay, did you actually use that today? Did you fly this one today? Yeah, I just got back in this plane. Yeah. Okay, perfect. Yep. Perfect. Okay. So that's going to make it so we're using fuel from both of our tanks, one in each wing. All right, carb heat's cold, so that's cold. Primer. Yeah, so if you want, do you remember how to do that? Yeah. Yeah, go ahead and twist until it comes out. It'll pop out at you. I think I twisted it the wrong way. That's okay. It should turn all the way around. All right. Is it going to be really scary, the beacon? Oh, no, it's just a light. Okay. It's just a light. Oh, okay. So here's your key. So you can go ahead and put that in. Don't twist it yet, though. So it's just going to, just like a car, you're going to go all the way over to the right until it starts. Once it starts, you can release the key, okay? If you need to ask... Yeah, very good, go ahead. If you need any questions, Jacob, if you are not sure of something, just ask, okay? Yeah, absolutely. Can I twist the key now? Yep, and then just keep your hand on the throttle. Or actually, start? Yeah, go ahead. I'll keep my hand here. Wszystkiego wam nie tłumaczyłam, po prostu pilot omawia z Kubą różne kroki, krok po kroku. Na zewnątrz też oglądali samolot, czy jest gotowy do odlotu. Muszą sprawdzić pewne pomiary, zanim podjedziemy na pas startowy. Również musimy się skontaktować z wieżą lotniczą, żeby dali nam, jakby tak to się mówi, zielone światło, żeby się oderwać. Jak się przejrzycie, zobaczycie, że Kuba trzymał rękę na lewarku i podnosił samolot. Także jestem z tego względu bardzo podekscytowana, bo praktycznie pilot pomagał mu bardzo minimalnie. Na końcu lotu stwierdził, że umie bardzo dużo i wyprzedza go w faktach, co zrobić następne, czyli to już jest dobrze. On wie, że się tym interesuje. Wszystkie skręty również w powietrzu wykonywał sam. Yeah, the tail. Yeah, so the rudder is good. Perfect.
Zapytałam pilota, czy to normalne, że Kuba jest w sumie taki niski i nie widzi. On stwierdził, że on miał poduszkę, jak zaczynał, i on miał 11 lat, więc na następny raz może sobie przynieść poduszkę. Ale w zasadzie oni się opierają bardzo na tym, co jest napisane na wskaźnikach, więc to jest najważniejsze. Pomimo w sumie pochmurnej pogody oderwaliśmy się bardzo dobrze. Był minimalny wiatr, nie trzęsło w ogóle. I chciałam powiedzieć jeszcze, że z tym pilotem był dosyć długo, razem 40 minut w powietrzu, z oderwaniem i lądowaniem ponad godzinę. I powiem, że on wymyślał Kubie jakieś takie zadania, latać wokoło budynków, patrzeć sobie coś, jakiś punkt i wokół niego robić takie jakby obroty, więc różne takie manewry, które mi się bardzo podobały, bo to Kubę coś nowego nauczyło. Zbliżamy się do końca, podchodzimy do lądowania. Kuba też pomógł mu wylądować, że tak powiem, nie lądował samodzielnie, ale pilot pomógł mu wylądować, tłumaczył mu, jak trzeba ten dziób samolotu na końcu troszeczkę podnieść, żeby to po prostu miało ręce i nogi, także jesteśmy dosyć blisko, ja już się boję. No i zobaczycie, jak wyląduje. Ground effect. You're just going to bring it down to the ground effect. And just like you said, you're going to pull it back, right?